Wiśniewski nie przyznaje się do niczego. Ja się czuję niewinny. Michał Wiśniewski jakiś czas temu znalazł się w dość nieciekawej sytuacji. Artystka od ponad 2 lat żyje w permanentnym stresie. Okazuje się, że 51-latek może znaleźć się za kratkami. Jest on bowiem oskarżony o wyłudzenie 2,8 miliona złotych ze SKOK Wołomin. Grozi mu więzienie bądź grzywna. W najnowszym wywiadzie wyznał, że nie boi się odsiadki, a niesprawiedliwości. Sprawa Michała Wiśniewskiego trafiła do sądu. Michał Wiśniewski przed 2 laty został oskarżony o umyślne zawyżanie dochodów celem uzyskania pożyczki opiewającej na bardzo wysoką kwotę. Artysta nigdy nie oddał pożyczonych pieniędzy. Piosenkarzowi postawiono zarzut niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie w kwocie 2,8 miliona złotych, informowała rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa Praga PROK. Katarzyna Skrzeczkowska. Michał Wiśniewski miał posłużyć się dokumentem zawierającym nieprawdziwe informacje. W celu uzyskania pożyczki podejrzany przedłożył nierzetelne pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył, a także podał nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela, ówczesnej żony podejrzanego Anny W. Tłumaczyła wtedy PROK. Katarzyna Skrzeczkowska. Na swoją obronę Gwiazdor przedstawiał fakt, że utrata płynności finansowej to nie przestępstwo, a sam nie miał na to większego wpływu. 5 lat temu sąd ogłosił nawet upadłość konsumencką Wiśniewskiego.